Marka Królewskie wprowadza właśnie na rynek nowy wariant piwa niefiltrowane. Komunikacja tego produktu będzie opierała się o pozytywne skojarzenia z dawną Warszawą lat 60., 80., saturatory, autobusy, ogórek, samochody syrena, ale też moda tamtych lat, czy budki z piwem na ulicach. Postanowiliśmy dotrzeć do zdjęcia pokazującego klimat ulicy Warszawy z tamtych lat, a następnie odtworzyć wiernie ten sam kadr w obecnych czasach. Wykorzystanie muralu nie było przypadkowe, z uwagi, że w okresie PRL reklamy były głównie ręcznie malowane. Ponieważ warszawskie śródmieście obecnie jest mocno zaśmiecone reklamami, poszukiwaliśmy miejsca, które będzie czyste od tego zbędnego przekazu. Dodatkowo miejsce miało być rozpoznawalne dla większości odbiorców. Wybór padł na trasę WZ, widok z Placu Zamkowego w kierunku Pragi. Chcieliśmy pokazać przemianę ulic i ludzi, niekoniecznie przemianę architektoniczną, dlatego wybraliśmy kadr, który może nie przeszedł drastycznej przemiany, jest bardzo podobny do tego sprzed 50 lat, jednak klimat ulicy jest zupełnie inny. Oryginalne zdjęcie powstało w maju 1967 roku i jego autorką jest pani Grażyna Rutkowska. Na historycznym zdjęciu widać kultowe samochody Warszawa czy Syrena 103. Widoczny też jest autobus popularnie zwany Ogórkiem czy tramwaj Konstal N, który pewnie już niewiele osób pamięta. To są wszystko relikty i taka nasza spuścizna czasów PRL. Ściana, którą malowaliśmy dwukrotnie, ma powierzchnię 320 m2. Każda odsłona zajęła nam 5 dni, a przy pracach brało udział 5 artystów. Łącznie zużyliśmy około 250 litrów farby.